Siemanko wszystkim, witam was moi drodzy serdecznie, ja jestem Yuken, a to kolejny odcinek z Euro Truck Simulatora, który jest odcinkiem gameplayowym i dzisiaj, moi drodzy, zrobimy sobie event świąteczny, bardzo fajny, mi się spodobał i to w ogóle będzie pierwszy event, który w Euro Trucku będę robić. Także ogólnie mamy unikatowych dostaw wykonać 5, nie jest to dużo, a wszystkich tych świątecznych 15. Wydaje się całkiem spoko. Zobaczymy, jak to będzie przebiegało. Te dostawy, jak widzicie, też nie są długie. No nie są też jakieś super drogie, ale tu chodzi bardziej chyba o przyjemność z eventu. Dla mnie będzie to, moi drodzy, dość... O, mamy nawet napisane, o co chodzi. Wkład w tych miastach na to w zadanie na rzecz celu społeczności jest zakończony. To jest bardzo ważny... Dobra, na razie ja tą dostawę zrobię, bo o co chodzi, żeby wkład społeczności wykonać, to jest ważne. Musimy wykonywać, tutaj jest zaznaczone zresztą na mapce. Znaleziono sygnał GPS, system... No i moi drodzy, dla mnie to będzie też pierwszy kurs manikiem. Poczekajcie, gdzie ja mam w ogóle jechać? Dobra, tu mam jechać. Pierwszy kurs, moi drodzy, manikiem, którego dopiero co kupiłem, który ma raptem tam 2 kilometry przejechane, bo... Tyle co do serwisu, jak widzicie, nim podjechałem i zrobiłem sobie w nim jakieś tam ulepszenia. Także nowa ciężarówka i dla tych, którzy oczywiście śledzą gdzieś tam na tym koncie moje postępy, no to od razu też mówię, że nie sprzedałem, widzowie, nie sprzedałem Volvo. Volvo jest, to jest ta taka moja misja, czy moje założenie, które sobie tutaj... chciałem zrealizować, czyli mam swój własny garaż w Warszawie tylko dla siebie i tam będę miał tylko i wyłącznie swoje ciężarówki. Jak te zlecenia będą fajnie wpadały, co jakiś czas sobie jakąś ciężarówkę kupię, tak aby mieć flotę swoich własnych ciężarówek. Na tym etapie już myślę, że mogę sobie na to pozwolić, bo tych pracowników już troszeczkę jest. Myślę, że już oni na siebie będą zarabiali. Skręć w lewo. Jak na razie widzicie, dopiero ledwo milion na koncie, także nie stać mnie na razie na żadne wydatki. O, mamy przyczepę, słuchajcie, świąteczną, ale powiem wam szczerze, troszeczkę liczyłem, że jak się będzie brało zlecenia właśnie z tego World of Truck, no troszeczkę gdzieś w duszy miałem nadzieję, że będzie jednak śnieg, którego no niestety... nie mamy możliwości dodania nawet przez moda, bo ten mod po prostu nie działa. Ustaw punkt orientacyjny na żądany portal. A to ja mam ustawić, tak? Aha. Ja mam ustawić. No to ciekawe to jest. A, że tu jest portal, okej. Okay. Możemy też tu podjechać, bo tu jeszcze nie jechaliśmy. Dobra, czyli te takie... Te takie kółeczka, które wam się na mapie pokazują, to są te portale i na ten portal trzeba jechać. To może się przetransportujemy gdzieś do wioski Świętego Mikołaja i tam będzie śnieg, widzowie, kto wie. Kto wie. Fajny manik, jako drugie auto moje. Na razie chyba jeszcze na fulla go nie mam, bo nie mam, wiadomo, levelów odblokowanych. Ale i troszkę gorszy ma silnik oczywiście od Volvo, bo Volvo mam 700 już koni, a tutaj jest 600, ale mi się wydaje tak niewielka różnica, że ja go też bardziej ustawiałem, akurat manika, na to, żeby mógł więcej ładunków ciężkich, z łatwością większą ładunki ciężkie przemieszczać. Manewrowość jest o połowę mniejsza niż na przykład we Volvo, no ale to już tam... 33 km, bardzo krótki kurs. A dobra, pojedziemy już zgodnie z przepisami. To będzie taki szybki odcinek, ale będzie ich na pewno, moi drodzy, więcej. Jak gdzieś tam poza odcinkiem pewnie też te kursy porobię do 15. Taki przerywnik. Wiadomo, święta się zbliżają, klimat świąt, magię świąt trzeba poczuć. Tak jakbyśmy prawie, że jechali, wiecie, z Coca-Colą. No nie jest to fakt faktem Coca-Cola, tylko... Oj! Tylko paczki wieziemy do Świętego Mikołaja, ale bardzo ładna naczepa, podoba mi się, fajnie, fajny klimat. A tak się prezentuje, słuchajcie, mój manik, myślę, że całkiem przyzwoity.
Szkoda, że do Mana nie ma za bardzo dodatków, jeśli chodzi o jakieś dodatkowe, nie wiem, światełka LED-owe czy coś. Nie było tego jakoś, fabrycznie nie jest to przewidziane. Możliwe, że do tego sobie jakiegoś moda ściągnę, żeby jakoś wizualnie, bo tak jak mówię nieraz, takie wizualne poprawki, jeżeli są takie fajne mody, to dlaczego by nie? Ale też staram się za dużo tych modów nie mieć, bo to tam się może coś nam wyhaczać bez sensu. Tutaj mam moda zdecydowanie tego na realistyczne zachowanie pojazdów, realistyczny ruch, realistyczne nazwy i nie wiem, czy widzicie też te tekstury, że asfalt jest taki naprawdę ładny. Oj! Się zapędziłem, ale na szczęście w nocy jedziemy, nikogo nie ma. Jedziemy do Santy Clausa, moi drodzy. Fajna misja, bawimy się w Renifera, można tak powiedzieć. Na razie to no fajne te Volvo, nie powiem. O, ale też mój kierowca zarobił, świeżo zarobiony kierowca 800 zł zarobił, no naprawdę. A inny minus 14, no to są nowi pracownicy, których zatrudniłem. Dopiero co w poprzednim odcinku zatrudnialiśmy. Jesteś u celu. Dobra, gdzie jest ten portal? On widzę, że jest chyba na stacji benzynowej. Dobra, gościu, nie trąb. Tylko zahamowałem. Dobra, tu widzę, jakieś tam są błyskotki. Na wprost coś tu się dzieje. Niby działa. Aby podróżować. Dobra, czyli gdzieś podróżujemy, widzowie. O, jest śnieg, jest śnieg. Ale fajnie. I 60 km śniegu mamy do zrobienia. Nie, no to ja muszę sobie, słuchajcie, tutaj zdjęcie zrobić. O, tu mi idealnie pasuje, słuchajcie. Muszę do screena, słuchajcie, sobie zdjęcie zrobić, bo to nie ma innej opcji. Musi być screen w tych tematach jakoś zrobiony. Bo to nie ma innej opcji, moi drodzy. Czekajcie, może jeszcze nawet długie światła sobie włączymy. A są długie, dobra. Brakuje mi do góry jeszcze jakichś światełek, ale to już tam sobie pomyślę, co tam fajnego można zrobić. Ale fajnie, i ta zorza polarna, bardzo ładnie, podoba mi się. Podoba mi się, no jest śnieg. Pierwsza moja jazda, słuchajcie, pierwsza moja jazda w Eurotrucku w śniegu. Co jedynie, to mi trochę w tym Manie jest tak ciemno w środku. Tak jak w Volvo bardziej te liczniki były jasne, tak tutaj jest ogólnie trochę ciemno, ale bardzo mi się wnętrze podoba. I chyba brakuje mi brakuje mi na pewno tego w tym Manie, co jest w Volvo, że macie napisaną ogólną liczbę kilometrów, jaką możecie przebyć na tym baku, który macie. Tego mi na pewno brakuje. No i tutaj będzie trzeba pilnować, bo widzę, że tutaj nic nie ma czegoś takiego, przynajmniej nie widzę, aby ten licznik pokazywał, ale dobra, nie będę się na liczniku skupiał, bo zaraz gdzieś przydzwonię. Ej, faktycznie jest ślisko, o kurde, ale fajnie. Ekstra. Nie no, widzowie, petarda, powiem wam szczerze. I zobaczcie, w takiej sytuacji, nawet jakbym miał jeździć, wiecie, nawet jakbym miał jeździć, powiedzmy, te faktycznie 40-50 na godzinę, to w takiej sytuacji, gdzie to nie jest jakiś super dystans, ten klimat robi taką robotę, że ja mogę jechać i mnie to nie będzie nudziło, nie? Tu w prawo mamy skręcić, zobaczcie, hamujemy. O. Nie no, słuchajcie, to mi się podoba. Czujemy magię świąt. Muszę się przyzwyczaić w ogóle, bo mówię, pierwszy raz. Ja nie jeździłem jeszcze w ogóle w śniegu, w Eurotrucku, bo ten mod, o nim się dowiedziałem dopiero niedawno tak naprawdę. Nie będę tutaj bujał. A druga rzecz jest taka, że jak już się dowiedziałem, no to już było za późno, no bo do wersji, ten mod ze śniegiem w wersji 1.4.9 już nie działa. To też jakby ktoś z was się dziwił, czemu nie możecie śniegu zainstalować. Niestety nie możecie, ale nadrabiamy to przez te zlecenia.
I myślę, następne zlecenie już zrobię w mieście, gdzie cel społeczności nie został spełniony. To jest takie po prostu próbne do wykonania zlecenie. No myślę, że tak 65 sobie pojedziemy, bo nie chciałbym za pierwszym kursie, słuchajcie, mana uszkodzić. Ale ładnie tu jest. I znowu skręcamy. Nie no, widzowie, to może tu trzeba screena zrobić. Słuchajcie. Tak, tu trzeba zrobić screena, koniecznie. Podjedziemy troszkę do przodu. Screena trzeba zrobić tutaj. Nie wiem, czy może w takiej postaci bardziej bym chyba od przodu robił zdjęcie. Jednak mana, żeby było widać. O! O, to. Taka będzie miniaturka. Jesteście świadkami, jaka będzie miniaturka. Nawet zrobiłbym troszkę wyżej, żeby... O! Żeby te domki było widać. Dobra, jedziemy. Nie ma co tam się bawić za dużo. Fajnie, fajnie. To mi się podoba. No, także już się w to wkręcam. Pierwszy kurs, który no nie należy do długich, bo łącznie to tam ze 100 km może ma, ale... Ale ten śnieg robi robotę, moi drodzy. Nie wiem w ogóle, gdzie my jesteśmy w tej chwili. Gdzie się teleportowaliśmy. Ale jest fajnie. Pewnie gdzieś do wioski Świętego Mikołaja. Ciekawe, czy to będzie jakoś podobnie zrobione jak ta prawdziwa wioska Świętego Mikołaja, którą można w internecie na kamerkach oglądać. Swoją drogą nieraz na live'ach oglądaliśmy i też pamiętam, że były takie sytuacje, że ludzie, którzy tam chodzą, a tam zawsze dużo ludzi chodzi, weszli na mojego live'a, widzieli, że ich oglądamy i zaczęli nam kiwać. To fajna sytuacja sprzed 2 lat chyba, na 2 lata temu na live'ie takie coś miało miejsce. Gdzieś nawet shota z tego mam. No ale ja tu muszę naprawdę się mocno pilnować, bo wiecie, tak kusi zawsze z tą prędkością, bo ja jakby tak aż do tej prędkości wagi nie przywiązuję. A tu wiecie, no, póki jedziesz prosto jest jeszcze okej, ale na zakrętach się robi problem, a... O, właśnie o tym mówię. Mega. Mimo, że jest to, słuchajcie, trudne, może zrobię konwój, ja nie wiem, czy można zrobić konwój z kolegą w tej kwestii, ale musiałbym sprawdzić, czy można. Fajnie, fajnie. 15 zleceń to myślę, że nawet dzisiejszego dnia zrobię i myślę, że parę z tego wam nagram odcinków. Fajnych. Mega, naprawdę mi się podoba, jestem zachwycony. Zobaczcie, jakie widoki, jaki jest klimat. Szkoda, że u mnie niestety za oknem już śniegu nie ma. Mam nadzieję, że na święta jednak spadnie ten śnieg, no bo to jest taki... Chyba każda z was się zgodzi, prawda? To jest jedyny taki okres w roku, te święta, że ten śnieg jednak robi klimat, nie? Mimo, że dla wiadomo kierowców, którzy ciężarówkami jeżdżą, to... To nie jest tak wesoło. Dobra, chyba dojechaliśmy. Muszę teraz uważać. Tam jest jakiś punkt widokowy. Czekajcie, to chyba w prawo mam jechać. Tu mam jechać, dobra. Okej. Ale też wjechałem, mogłem od drugiej strony. No dobra, no pierwszy raz tu wjeżdżam. Nie, no już nie będziemy automatycznie parkować. Bez sensu, moi drodzy. Ja już chyba naprawdę bym się musiał jakoś bardzo spieszyć, żeby automatycznie parkować. Zresztą też wam nie polecam, bo tracicie exp wtedy. No może to nie jest jakoś tam dużo tego expa, ale jakoś super nie zaparkowałem, ale nie no mega, to ja chcę... I co? I teraz pewnie stąd? Bo jestem teraz ciekaw, czy muszę wybrać kolejne zlecenie, czy stąd coś tutaj. Mega, widzowie, naprawdę mega. Podoba mi się. I co? Zaliczyło mi, tak? Zobaczmy przez menu. Nie, nie zaliczyło mi nic na razie. Z Warszawa pozostało. Nie zakończyło mi zlecenia. Coś źle musiałem zrobić. Czyżbym źle naczepę odczepił? Mi naczepę pokazuje. Czekajcie, coś musiałem odwalić. Nie no, jestem szkodnik, to wiadomo, ale... Teraz mnie to zaciekawiło. Może mi, wiecie, czasami też jest tak, że już dosłownie wam o metr się ciężarówka, czy tam naczepa przesunie i już... Gdzie? To nawet nie wjechałem jak trzeba. Ach. Tak się, słuchajcie, tym śniegiem zafascynowałem, że...
że straciłem totalnie orientację na to wszystko. Dobra, czyli wychodzi na to, że musimy kawałek cofnąć chyba. O, i teraz. Dobra. Co ja robię? Jakie radio? Żadne radio. Musicie mi czasem błędy w klawiaturze niestety wybaczyć, bo mi troszkę mikrofon, który mam przed gębą, zasłania. O, jest. Doskonale. No to tam było wiadomo, że doskonale, bo na tak krótkiej trasie to ciężko było. No słuchajcie, minus na pewno tego wszystkiego jest taki, że nie dostajecie za to jakiegoś expa, nie? Zobaczmy, czy tu jest jakaś oferta pracy stąd. Aha. Bo to teraz mamy, słuchajcie, takie... No nie, no to następne, słuchajcie, jakie na pewno bym wziął teraz dostawy, to tutaj, widzicie, na przykład na Białystok klikniemy, na Gdańsk, to w tym momencie, jeżeli byście podchodzili do tego eventu, to nie ma sensu, żebyście brali Poznań, Szczecin, Łódź, Warszawę, czy Lublin, czy Olsztyn, bo jest 1000 na 1000 i lepiej, żeby cel społeczności został spełniony, a wiadomo, to jest misja, no, że tak powiem, zbiorowa, to bierzcie te płatki śniegu, które nie są na niebiesko, nie? W innych krajach też widzicie Frankfurt, Dortmund, Kolonia, wszystko już macie, Norymberga, Praga. Także tu bym polecał brać te, które są na biało, bo jak klikniecie, to też widzicie. I ja teraz sobie na pewno takie zleconko wezmę, może i nawet gdzieś w Litwie. Jak nie ma w Polsce, a jak nie, no to i nawet sobie kliknę na... A sobie nie kliknę teraz. Nie działa kliknięcie. O, tu jakaś tam Litwa czy coś. No coś tam sobie wezmę, nie? Coś, czego jeszcze nie było. Także myślę, że odśwież, może odświeżymy, zobaczymy. No, także ja sobie jeszcze jakieś tam zlecenko wezmę. No to myślę, że już dla was to nie jest aż tak istotne. Pierwszy kurs zrobiliśmy. Jak będzie jakiś naprawdę fajny kursik w związku z tym, to no, oczywiście wam pokażę. O, może w Serbii sobie zrobimy jedno tutaj zleconko. Także ja robię zlecenie, a z wami się żegnam. Dziękuję za oglądanie. Będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem, czy udostępnisz ten film osobom interesującym się Eurotrackiem, bo zawsze mnie to bardzo, bardzo motywuje, żeby kolejne też poradniki dla was nagrywać. A też jeszcze parę poradników mam do was do nagrania i parę odpowiedzi na wasze komentarze. Także do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.